Halo, halo, dzień dobry, lub dobry wieczór, lub po prostu dzień dobry. Witam was w kolejnej i zarazem prawdopodobnie ostatniej już sesji Zagrajmy w Jack X Combat Racing na PlayStation 4, oryginalnie na PS2. Z tej strony oczywiście chory pomidor, powoli oczywiście wracający do zdrowia. I dzisiaj będziemy sobie, jak przed chwilą powiedziałem, kończyć Jacka X Combat Racing, dlatego że już nam naprawdę niedużo gry zostało, a uważam, że im szybciej to skończymy, tym lepiej. No i oczywiście na samym starcie musiałem się zaplątać. Ja to nagrywam dla tych ciekawskich 15 grudnia, czyli tego samego dnia, kiedy dzisiaj nagrywałem sesję z Alladyna, tak więc prawdopodobnie jutro, czyli 16, będziecie mieli albo Jacka X Combat Racing, albo Alladyna. Zobaczymy, który z tych się na pewno jutro pojawi. Bez zbędnego przedłużania lecimy na Spargus City, jedziemy w wyścig. A nie, mamy tutaj Rush Hour, więc jedziemy z koksem bez zbędnego pitolenia. Kurde, troszeczkę mi się telewizor podgłościł, to mi się nie podoba. Jako, że to jest pierwszy wyścig, to już nie będę na sam start robił cięcia. Ponieważ uważam trochę to za bez sensu pomysł. A sobie po prostu na razie pogadamy chwilę o byle czym. I potem dopiero jak coś będzie się powtarzać, to będziemy robili cięcia, żeby po prostu nie pokazywać non stop tego samego. Troszeczkę przyznam, że moja motywacja na skończenie Jacka X dzisiaj wzięła się tak naprawdę znikąd, bo trochę się lepiej poczułem i stwierdziłem, że sobie z psem pójdę na spacer krótki, żeby troszeczkę przewietrzyć korę mózgową po codziennym leżeniu w łóżku od zeszłego piątku. I tak sobie stwierdziłem, że kurde, wypadałoby może dzisiaj jeszcze już tego Jacka X skończyć, żeby już nie patrzeć na te produkcje. I żeby nie było, nie uważam, tak jak to już niejednokrotnie mówiłem, nie uważam to za jakieś najgorsze coś. Wiem, że mój ton wypowiedzi, o którym tutaj tak mówię cały czas, czyli mówię, że o Jezu, jaka to jest straszna gra. Wiem, że może na to wskazywać, jakbym mówił, że to jest jakieś, nie wiem, najgorsze gówno, ale uwierzcie mi, tak nie jest. Nie uważam tę grę za totalne gówno, a bardziej za takie zawiedzenie się mocne. No bo jednak trochę czegoś innego się po tej gierce spodziewałem, a zupełnie coś innego dostałem, nie? Myślę, że wielu z was też miało przeżycia z takimi produkcjami. Nie tylko mówię produkcjami około jackowych, ale bardziej bym powiedział produkcjami na zasadzie po prostu jakichś tam gierek. No ale no, niestety tak to już właściwie jest, że może troszeczkę za bardzo też ja się przyzwyczaiłem do gameplayu Crasha i podejrzewam, że gdyby to był gameplay Crasha, to pewnie inaczej bym też gadał, ale no cóż. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, tak szczerze. Raczej wątpię w to, bo mam za mało czasu, żeby w ogóle ten brąz nadgonić, a patrząc na to, ile ja tutaj pojazdów omijam, to bardzo śmiem wątpić, więc pozwólcie, że ja sobie zrobię teraz edyt. Wyjdziemy sobie stąd i wezmę jakieś kurde totalnie gówniane auto, żeby dać sobie radę, no bo zbyt szybkim autem to ja nie dam rady tego przejść. I sorki, jeżeli mi się aż tak język plącze, ale po prostu tak to jest, jak jest się troszeczkę chorym. Znaczy powoli wracającym do zdrowia, ale jednak. I tak to niestety już właśnie jest, tak więc no widzimy się za niedługo po prostu. No i elegancko, udało się. Bardzo fajnie. Możemy sobie już teraz wyjść do menu. O, Ice Speed, Artifact Race. Teraz możemy sobie już zmienić autko na Javelin X. Tak jest, Javelin X. I jedziemy z koksem. To już pewnie będzie do Grand Prix zaliczone. Dokładnie tak. I jesteśmy w mapie zimowej. Tej mapy chyba nie robiliśmy na Artifact Race, tak więc to jest jakaś nowość. I guess. Oj, oj, nie to. Jeszcze raz, jedziemy z koksem. Tam mamy na wprost artefakt, więc jedziemy na pełnej. No. To żeśmy pojechali.
No i nawet zdobyliśmy przy okazji, tak więc elegancko. I teraz tak, następny artefakt. Następny jest tutaj u góry. Tak więc wjeżdżamy powolutku. Już mamy 3 zebrane. Elegancko. Oho. Teraz tam u góry coś jest, ale tam już ktoś się zbliża. No to my sobie stąd zabierzemy. O. Znalezione, nie kradzione, jak to mawiają. Myk. Tam się już coś pojawiło. Ja na szczęście jestem coraz bliżej kolejnego artefaktu. Mamy już 6 zebranych. UR86 ma 1, Ashlin ma 3, Cutter chyba ma 2, tak dobrze patrzę. O nie, Ashlin ma już kurde więcej. Niedobrze, nie robi się dobrze. O, Ashlin. Nie przesadzaj. No i prowadzimy, elegancko. 10 punktów mamy. Żeśmy pocisnęli z Ashlin, z Sigiem, Katerem, Shivem oraz UR86, tak więc poszło bardzo dobrze. Jestem z siebie zadowolony. Tak jest, to był Grand Prix. Tak więc tak, teraz mamy 36 na 51. Więc zobaczmy, co tutaj nam się odblokowało. Beach Front Drive Freeze Rally. Okej, okay, lecimy z koksem. Myślę, że to nam pójdzie też bezproblemowo. Ale to będziemy mogli sobie chyba nawet... Chociaż nie wiem. Nie, dobra, zostawmy na razie sobie ten wyścig. Sobie przy okazji tutaj trochę pogadamy o gierce. Wow. W końcu coś o gierce powiem więcej. Zamieniamy się w słuch. Nie, no może nie więcej nic o gierce, ale tak bym powoli małymi krokami zaczął przechodzić do podsumowania tej gry, bo myślę, że po napisach końcowych i po ostatnich cutscenkach to się po prostu już wyciszę i zostaję was ewentualnie z jakimiś napisami końcowymi czy z czymś. Albo ewentualnie, nie wiem, przypomnę raz jeszcze moją opinię, tak więc... Co ja mogę ogólnie sądzić na temat tej gierki, mimo że to nie jest koniec odcinka, bo to dopiero wiadomo początek. Wow, pierwszy raz coś takiego robię w swojej karierze. Więc... No jak mam być z wami szczery, no inaczej się nie da po prostu. Nie da się być nieszczerym. Znaczy da się być nieszczerym, ale... No... Ja wolę być jednak szczery. Gierka... Ma potencjał. Ale to jest zmarnowany potencjał, bo ona ma dobry soundtrack, pomysł jakiś tam ma na fabułę, ale wykonanie jest bardzo średnie. I to jest naprawdę bardzo łagodnie powiedziane. Bo... No... Sam koncept na przykład powracających postaci z poprzednich części. Fajna jest to inicjatywa. Ale, tak jak już niejednokrotnie mówiłem, te postacie się tam pojawiają tylko po to, żeby po prostu pokazać, że są. Ale nic jakby do fabuły nie wprowadzają za bardzo. Tam słuchasz tych cutscenek, ale oni nic odkrywczego nie mówią tak na dobrą sprawę. Tak jakby ich nie było, to jakby fabuła by zupełnie nie ucierpiała. Bo mam wrażenie, że oni się pojawiają tylko po to, żeby, wiecie, było takie podkreślenie, że hej, patrzcie, my żyjemy, my byliśmy w Jacku dwójce, byliśmy w Jacku trójce. Zwróćcie na nas uwagę, jesteśmy ważni. Nikt tego jakby nie odejmuje, że oni nie są ważni. Ale jednak... Uważam osobiście szczerze, że... Jak mają być po to, żeby tylko być... To lepiej, żeby po prostu ich nie było i tyle. To jest moje zdanie na ten temat. No ale mówię, soundtrack tutaj jakby przezwycięża, bo soundtrack jest po prostu epicki w tej gierce. I to myślę, że większość potwierdzi. Nawet ci, co nie są fanami Jacka X. W tym ja. No i co? No i tyle, no. Soundtrack jest moim zdaniem Buenos Aires. Gites Mayones. I tyle, no ale soundtrack niestety tej gierki nie ratuje. No może być bardzo fajny soundtrack, ale...
gierka sama w sobie po prostu no, jest nudna bardzo i strasznie powtarzalna. Takie jest moje zdanie oczywiście w tej sprawie. Możecie się ze mną zgodzić lub nie, ale no mam nadzieję, że szanujecie moje zdanie. Tyle. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Teraz możemy zrobić cięcie i widzieć się pod koniec tej planszy. Kurde, ale mi się język plącze przez tą chorobę. Nigdy więcej chorować, nigdy więcej. No i nie udało mi się zdobyć tutaj golda. Tak więc, no nie muszę chyba mówić, co to oznacza, no nie? Próbujemy dalej. No dobra, jestem z powrotem. Stwierdziłem, że póki co walić ten poziom. Nie chcę mi się go na razie robić. I lećmy po prostu dalej. Najwyżej przed wielkim finałem zrobię pauzę i wtedy zrobię. Zaczniemy sobie od Death Race'a. Death Race'u. Bo będę mógł potem wyciąć tą planszę kompletnie, dlatego że tutaj będzie zwykły wyścig. Tak więc no nic szczególnego nas nie ominie. No i zaczynamy na samym starcie wjazdem w ścianę, tak więc elegancko. No świetnie. Powiem wam tak szczerze, kurczę, że jakoś zaczynam bardzo doceniać i tęsknić zarazem za czasami, gdy nagrywałem Jacka dwójkę i trójkę, bo jakoś tak, nie wiem. Tamte gierki miały jakąkolwiek fabułę, coś tak szczerze działo się w tych grach. Tutaj są niby te wyścigi, ale no mówię, ja wiem, że ja brzmię jak bardzo taki sceptyczny chujek. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja jestem takim dla niektórych chujkiem wrednym, który jest, w ogóle jemu się nic w życiu nie podoba. Generalnie to narzeka na wszystko, co niektórzy uznają za coś pięknego i tak dalej. Ale tak na dobrą sprawę, nie rozumiem trochę fenomenu Jacka X, bo faktycznie fajnie, że jest coś takiego jak gra wyścigowa oparta na Jacku. W sensie, że Jack ma taką w swoim sensie własną grę wyścigową, to bardziej chciałem powiedzieć. Tylko wiecie, to, że jakaś platformówka lub postać platformówki ma grę wyścigową, to nie zawsze za każdym razem oznacza, że to może być coś najlepszego, bo prawdę mówiąc, dla mnie, w mojej opinii, ta gra troszeczkę jest, nie wiem, niepotrzebna. Okej, niby z jednej strony poznajemy tutaj w tej gierce córkę Crew, ale umówmy się, kto w ogóle, nie wiem, tęskni za Crew, albo kto chce poznawać jego jakąś tam rodzinę nie wiadomo skąd, która dopiero teraz się raptem pojawia, kiedy Crew nie żyje, nie? I kiedy wychodzą okoliczności, w jakich zmarł i dlaczego, i jakim w ogóle był człowiekiem. No to wiadomo, że kurde, no raczej w mojej opinii do nikogo to nie obchodzi. Ale okej, no to jest moje zdanie, nie? Ale na szczęście potem zostanie nam już tylko zaginiona granica, tak więc seria Jacka będzie mogła dobiec końca w końcu. Końca w końcu, o Jezus Maria, jak to brzmi, niedobrze. No i elegancko, mamy już goldzika, tak więc możemy sobie jechać spokojnie, nie musimy się nigdzie śpieszyć. Możemy sobie teraz, kurde, celować w co chcemy, bo i tak już mamy maksymalną ilość tego, co powinniśmy mieć. Czyli punktów. Ho, ho. No i 174 punktów mieliśmy, 15 tysięcy orbów do nas trafia. I co będzie dalej? Hey, that's foul! Well, tastes pretty good to me. Want a bite? That could be my uncle, you know? I had an uncle once. He kept telling my father to stop racing, to take care of the family instead of going to the track every day. Even before my father died, I was on my own. Jack knows what I'm talking about, right, Jack? Over these past few weeks, I found out who my friends really are.
Oh, please. The BS meter is really pegged now. We'll see how your so-called friendships hold up when Mizo breaks the news that he's bringing in a surprise driver for the final race. No, Mizo sobie tutaj zajadał łódkiem z kurczaka. No i oczywiście wyśmiewał tam po części Jacka i resztę za jakąś tam moc przyjaźni i tak dalej, bo oni coś tam powiedzieli, że mają dla niego, on to wyśmiał mówiąc, że on nie wierzy w żadne moce przyjaźni i tak dalej, coś takiego, nie wiem. Nie pamiętam dokładnie jak to, nie pamiętam, nie wiem w ogóle jak wam to przetłumaczyć na słowa po polsku. I to nie jest tak, że mam jakieś ubytki w języku polskim czy coś, tylko po prostu, no nie wiem jak wam to inaczej wytłumaczyć. Dobra, tu już jest... O Jezus Maria. O jest. Okej. Nie mam pytań, nie mam absolutnie żadnych pytań. Dobra, to ja się zamykam i widzimy się pod koniec tego challenge'u, ponieważ... ponieważ tak. No i się udało. Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. Oh yeah. 44 na 57. Elegancko, elegancko. Dobra, co tu mamy jeszcze? Southern Tour. Circuit Race. O Jezus Maria. Jak ja już widzę Circuit Race, to mi się żygać chce. A Mountain Top Highway? A, to Death Race. A, to już wiem o co chodzi. Poprzednim razem robiliśmy te plansze. Poprzednim razem robiliśmy przecież te plansze, kurcze pieczone. Ho, ho. I też kiedyś robiliśmy nawet te plansze, więc... Dobra, no to... Po raz kolejny myślę, że możemy stąd sobie iść, bo to już i tak widzieliśmy 500 100 900 razy, więc widzimy się później w takim razie, moi drodzy. Póki nie znajdę przy okazji też jakiegoś tematu. No i dobra, jestem z powrotem. Mamy goldzika, elegancko. 99 kili. Uuu, kurde, ale wynik. No i 47 na 60, czyli tu już mamy praktycznie ładnie ogarnięte. Waterfall Loop. Za Circuit Race, kurwa mać. Wszędzie Circuit Race'y mnie prześladują. Precursor Temple. Turbo Dash. Dobra, to możemy sobie też zrobić, potem przechodzimy do tych Circuit Race'ów zasranych. O, to jest to. To jest to, kurde, znowu z tymi, kurde, Power Cellami. W ogóle... Cały czas mnie intryguje... pojawienie się Power Celli w Jacku X. No bo tak na logikę... To... Po co jest ich wystąpienie? W sensie, o ile... Kurde, to muszę już powtórzyć. O ile jakby kumam to, że w Jacku jedynce one miały rację bytu, no bo były ważne, to tutaj to one robią za jakiś taki, kurwa, nie wiem, dodatek nie wiadomo skąd. Serio, mnie to dosyć intryguje, no nie? To jest naprawdę takie mocno intrygujące, że to coś wraca w tej części. Tak ni z gruchy, ni z pitruchy. Chociaż dobra, no pewnie jest jakiś powód. Pewnie to jest powód taki, że to są przecież power cele wyścigowe. I to nie są te same power cele, co były w tym... W Jacku jedynce, no bez przesady, pomidor, no kurde. Okej, może takie coś być, nie mówię, że nie. Ale no, ja już też mam coś takiego, że jak patrzę, że coś co było w poprzedniej części albo w jednej z poprzednich powraca ni z gruchy, ni z pitruchy, no to dla mnie to jest trochę takie, no nie wiem, podejrzane, bym mógł powiedzieć nawet. Ale pamiętajcie, to po raz kolejny jest tylko i wyłącznie my opinion. Nie musicie się jak najbardziej z moją opinią zgadzać, możecie moją opinię olać.
Ja natomiast uważam, że po prostu nie jest to dla mnie jakby powód do jakiegoś zacieszu, że o, patrzcie, coś takiego wróciło, hi, haha, fajnie. Jakby, okej, okay, fajnie, że to jest, ale po co? Jakby ja chciałbym znać odpowiedź na te pytanie, o. No i się udało, elegancko. 19 punktów, Ashin ma 18 z Shivem, a pozostali no to dali dupy. Dobra. Wróciliśmy sobie do menu, elegancko. 50 na 60, kurde, aj, ładnie, ładnie. Aj. Circuit Race, dobra, to będzie można wyciąć zaraz. Ale coś jeszcze nam się odblokowało? A, tam w Grand Prix się odblokowało. No ale dobra. Teraz może wypadałoby powtórzyć to. Niech będzie. Więc ja się z wami widzę po przejściu tego, jak i po przejściu wyścigu, czyli w zasadzie będzie takie trochę dłuższe ZW teraz. Bo ja nie chcę się poddać, a chcę, żeby już, jak już mamy mieć wszędzie te gold medale, to niech będą te gold medale wszędzie. Dobra, wiecie co, moi drodzy, chyba nie będziemy robić już tutaj żadnych wyścigów ani nic, no bo przejdźmy może już do tego Grand Prix, bo tu się nam odblokowało. Myślę, że to będzie lepszy pomysł o wiele. Welcome everyone to the final race of the season. The winner here will take home all the marbles and virtually run Crash City when it's all over. And the loser? Wait, this just in, there's been a late entry for the Mizo team. Sources say this mysterious wheel jockey is one of the best drivers in the world. So stay tuned for all the death and destruction. Well, it's the final race, eh? It all comes down to this. I just hope I didn't miscalculate the poison's potency. Win quickly and save yourselves. I want that trophy. I don't feel so good. Me either. Your father's agent better have those antidotes waiting at the finish line. I've got your back, Jack. And I've got yours. Hey! Who's got mine? I do. Kira? Kira, you're not going to race. Daddy, I'm racing, and that's final. Just like her mother. Let's do this. All for one. And one right in the groin. Let's make Mizo pay. No i tutaj oczywiście okazało się, że Kira również chce wystartować w wyścigu. Tak więc to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Seimos to tak śmiesznie skomentował, mówiąc, że ona zachowuje się tak jak jej świętej pamięci mama. No i teraz sam Mizo z nami jedzie, kurde, na wyścig. Jak widzicie, GT Blitz to jest w zasadzie on. Czemu postanowiłem zrezygnować z tamtych wyścigów? Bo powiem wam szczerze, że próbowałem przejść jeden z tych wyścigów, o których tam mówiłem, że nie będę go pokazywał, dlatego że już robiliśmy tam Death Race'a. I powiem wam szczerze tak. Ciężko jest tam zapanować nad autem, ponieważ tam jest tyle tych ścian, przez co auto zawsze wpadało w jedną z nich. No i oczywiście ginąłem. A co za tym idzie, nigdy nie potrafiłem być pierwszy, tylko za każdym razem drugi, więc stwierdziłem, że już daruję. Poza tym, kurde, od początku mówiłem, że nie chcę robić tej gry na 100%. I nie mam zamiaru robić tego 100%, więc w sumie zróbmy teraz tego Grand Prix i przejdźmy do finałowego bossa po prostu, bo po tym będzie prawdopodobnie już finałowy boss i tyle. Przepraszam, jeżeli tamtych wyścigów nie zobaczycie, ale uwierzcie mi, to jest cały czas jedno i to samo, tylko z jakimś tam dodatkowym elementem na zasadzie tego, że o, patrzcie, tutaj ta sekcja się otworzyła i tak dalej. Ja nie chcę tego pokazywać, bo nie chcę robić 100% w tej gierce. Mówiłem od początku, że nie będę robił. I tyle. I nie mam nic więcej do dodania. Chcę po prostu tę grę skończyć i mieć już ją z głowy, bo naprawdę, uwierzcie mi, w moim odczuciu, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje odczucie, to tę grę się bardzo ciężko robi jako let's play. Bardzo trochę ubolewam nad tym, że nie robiłem tej gry jako livestream, bo może gdyby na przykład wy byście byli na czacie i ja bym się z wami dyskutował, no to inaczej by to troszeczkę też wyglądało.
No ale trudno, podjąłem taką decyzję, więc muszę ponosić konsekwencje tej decyzji. No ale to tylko będzie dla mnie powód, żeby Jacka X już w przyszłości omijać szerokim łukiem, bo... Może nie jest to krap, ale... Gierka jest bardzo nudna. Na początku, wow, dużo naprawdę fajnych mechanik i tak dalej, ale... Po czasie, kiedy widzisz, że te same mechaniki pojawiają się cały czas, te same lokacje pojawiają się dosłownie cały czas... To tak naprawdę... Dla ciebie to już nie jest nowość, tylko coś, co już widziałeś 500 tysięcy, 600 tysięcy razy i po co masz non-stop patrzeć i reagować na to samo, no nie? Jeszcze wiecie, byłem w stanie przeboleć to przy tam drugim kapie, jak robiliśmy, bo wiadomo, pierwszy kap, no to pierwszy kap nam pokazywał co i jak i gdzie. Ale no kurde ludzie, widzieliśmy te same wyścigi, te same planszy w... wszystkich kapach. No bez jaj. Dobra, GT Blitz jest za nami, 8 punktów. Zobaczymy jaka następna plansza będzie. Eastern Town, no Jezu, znowu to... Ale tu mamy tylko jedno okrążenie, więc dobra, jedziemy. Nie możemy pozwolić, żeby GT Blitz był drugi. O, ktoś się znokautował, elo. No dobra, będziemy startowali jeszcze raz, bo przypadkowo mi się wcisnął restart, przez co musiałem od początku tamten wyścig robić. Na szczęście udało mi się znowu na pierwszym miejscu ukończyć, tak więc nic nie jest straconego. I na szczęście GT Blitz nie był drugi, tylko był bodajże piąty albo szósty, a więc bardzo mało punktów zgarnął. Tak więc... No teraz to jak on zdobędzie nawet pierwsze miejsce albo drugie, to może być ciężko u niego z punktacją. Tak bardzo łagodnie mówiąc. A my za ten czas będziemy jechali do przodu przed siebie i zrobimy prawdopodobnie cięcie, gdyż już tą trasę też widzieliśmy, a... No co moi drodzy, wielkimi krokami zbliżamy się naprawdę do końca gry. I serio, niedługo będziemy mieli, kurczę, no, końcówkę gierki i tyle z tej gry. Może kiedyś do tej gierki wrócę, żeby co do niej ją wyplatynować, ale to zobaczymy. Więc po raz ostatni widzimy już te wszystkie lokacje, ponieważ już potem do nich nie będziemy wracać. Całe szczęście. No i elegancko, jesteśmy pierwsi. Zobaczmy jak stoimy z punktami. 10, 2, 8, 6. No to patrzcie ile ten GT Blitz ma. Oj, oj, znaczy nie, ja mam 20, przepraszam. Jezu, to ja się teraz pomyliłem. Zapomniałem, że jest jeszcze ta druga pula. A, jeszcze tą planszę dali, którą też już widzieliśmy 500 tysięcy razy. No dobra, no to chyba wy też wiecie co to oznacza. No przepraszam, no ale niestety muszę, no. Chociaż dobra, chwilę sobie pogadajmy, no czemu nie. Tak więc zapewne się teraz mnie zapytacie, jakie mam plany na dzisiaj. Moje plany na dzisiaj? Odpalę sobie pewnie swój serwer na MC. Coś standardowo pewnie na PS4 pooglądam. I dalej sobie będę leżał. Tyle, nie mam jakby jakichś szczególnych planów, ponieważ chcę się wykurować w 100%. Oczywiście wiele osób mi zarzuca, że o, ty leniu, live'a nie robisz i tak dalej. No, wiem, przepraszam, ale wolę się wykurować niż za karę jakby siedzieć i ciągać nosem. A odcinek zawsze można nagrać w razie co, żeby był malutki zapas. Bo wiecie, nie chcę też odpalać live'a na, nie wiem, 40 minut albo godzinę i potem go kończyć, dlatego że stan zdrowia jest taki, a nie inny. Wiecie o co chodzi.
Dobrze, panie i panowie. Jesteśmy pierwsi. Póki co. I elegancko. Właśnie wygraliśmy ostatnie Grand Prix. W grze. 30, 17, 14, 12, 12 i 8. Elegancko. Zrobiliśmy to. Udało się. Yes, there you have it, folks. The Crash City Grand Championship has been won in style by Jack and his racing team. What a finish! And the mysterious driver turns out to be my co-host, GT Blitz. You did it, Jack! Yeah, we did! Rain, what's going on? Relax. This whole thing was designed to flush Mizo out. As for the poison, don't worry. I've got the antidotes right here. How could you know that Mizo would be close? Father tried to eliminate Mizo for years, but he could never ID the man. Then we realized there is no Mizo. Or rather... Out of my way! You broke the rules! Blitz! I'm Mizo! And losing the bet changes nothing! I'll crush your family and this whole city! No one else will ever know. No one except for 200 million viewers, that is. What? Smile for the cameras, big boy! Every star has to fall, right, Mizo? Ah! You will all die! After him, Jack! No i teraz zaczynamy ostatniego bossa, proszę państwa, czyli Mizo. Tak więc nasze zadanie to jest po prostu dorwanie dziada i unicestwienie go. Tak jak zresztą widzicie. Jego teraz ikonka się zmieniła, no bo koleś po prostu ściągnął perukę. I jest naszym totalnym czarnym złym charakterem od początku zresztą tej gry. Ja coś czułem, że z nim coś będzie nie tak, ale tak jak widzicie, po raz kolejny mój nos komentatorski mnie nie zawiódł. I teraz pewnie będziecie nie wiedzieli za bardzo, o co chodzi. Tak więc już mówię i objaśniam. Dzisiaj, zanim zacząłem nagrywać Jacka X, to nagrywałem Aladdina. I tam również przewidziałem, że taka pewna postać, zresztą będziecie to widzieli na odcinku, była miłą, a potem się okazało, że to nie była do końca taka miła postać, ale więcej nie będę zdradzał, dopóki nie obejrzycie Aladdina. No i musimy się streszczać, ponieważ jak on dojedzie do samego końca, to będzie koniec, to będzie lipa, jeżeli on przeżyje. O. Mission failed. Ooh, yeah. No zobaczcie, ile on ma teraz już HP. A my nawet... No, jesteśmy w sumie w połowie wyścigu. A on już, patrzcie, ile ma HP. Szkolej zaraz dednie. Take him out! Split! Are you still talking? Rain! She'll become even worse than me. Right. Like how you killed your old father? And why not? He left us for his sick love of racing. And when he did, we vowed to own the whole damn sport. All of it! Every last part. You have a habit of leaving people to die, don't you? You get used to it. And just then, I pushed Jack to safety as the car exploded in a fiery inferno! Wow! Great story, Dax. Great racing, everyone. Wonderful driving! Thanks. I was talking to my daughter. Well, everyone, I must be on my way. Thank you all for helping me take out my father's enemies. This town will be a better place for it. And thank you, Jack, for showing me the light. Take care. Be better than your father. You know, that old girl ain't so bad. Hey, she forgot Crew's diary. Hello, reindeer. So it's our little secret, eh? Just pour into your glass first. 3 seconds and no more. And yours will have no poison. The rest will get a full dose.
Then we'll take down that miserable Mizo and be the top crime family in Class City. I only wish I could be there to give you a big hug. Like father, like daughter, eh? Oh my God. Call a meeting. I want every crime boss present. That's right. I'm running this town now. Father was too soft. No, don't eliminate the racers. They were my friends. Although probably not any longer. Ah, well, it's just business. Who would have thunk? Well, if you'd all been thinking with your heads. Yeah, Jack. The important thing is we won. And we're alive. And we brought down that scumbag Mizo. And we rocked the racing circuit, right, Jack? I said, right, Jack? Hey! Will you kiss her already? Sheesh. Oh, yeah. That's what I call a photo finish. No i tak, moi drodzy, jesteśmy już po ostatniej cutscence, ostatnim bossie. No i chyba nie muszę komentować ostatniego bossa, jak on wyglądał. W sensie, sam wyścig z nim. No, to była masakra totalna jak na ostatniego bossa i... Szczerze powiedziawszy... Nawet cieszę się, że już jesteśmy po, że już mamy jakby po wszystkim, nie? Tak więc... Co tu mogę dużo mówić? No ostatnia cutscenka pokazała, że Rain nam wszystkim podziękowała i poszła w swoją stronę. Jack pocałował Kirę, Ashley zaczepiała Thorna, więc w zasadzie wszyscy żyli długo i szczęśliwie, można by powiedzieć. No tak jak zresztą 90%, znaczy 90%, no tak jak każde zakończenie w Jacku. No każdy sobie żyje długo i szczęśliwie i tyle, no nic szczególnego. Tak więc... Jeżeli chodzi o podsumowanie tej całej gry. Fabuła tej gry praktycznie w mojej opinii nie istnieje. No, jest niby tam quest, że musimy robić te wyścigi od crew, bo Raid chce, żebyśmy byli tymi najlepszymi ścigaczami, udowodnili Jitowi Blitz albo Mizo po prostu, że jesteśmy najlepszymi ścigaczami w ogóle. On się oczywiście striggerował, no i z nami jechał wyścig, który skończył się dla niego śmiercią, no bo czym innym? O, Larry Hopkins jest odpowiedzialny za muzykę. Lol, fajnie. No, postacie w większości są tutaj bezpłciowe, zwłaszcza te nowe postacie, które tutaj w tej grze się pojawiają. No, chociażby wspominam takiego Razera na przykład, albo właśnie tych tutaj panów. Którzy występują, czyli Katera, jak nie Katera, to jeszcze kogoś innego. No generalnie jest trochę tych postaci, które są w mojej opinii bezpłciowe. I co tutaj mogę jeszcze powiedzieć, bo ja troszeczkę się zacząłem, troszeczkę się zamyśliłem. Nie wiem, no. Co mogę tu powiedzieć, kurczę? Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. No, soundtrack w tej gierce ma najwyższą ocenę. Graficznie ta gierka nawet wygląda, chociaż uważam, że najlepiej wyglądał Jack 2 i Jack 3. A tutaj taki lekki downgrade, przynajmniej jeżeli chodzi o model Jacka. No nie wiem, to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Napiszcie, co sądzicie o Jacku X Combat Racing. A ja się będę z wami żegnał. To był Jack X Combat Racing. Nareszcie skończyliśmy tę grę. Przepraszam, że tak pochopnie podjąłem tą decyzję, ale... No przyznam, że już miałem trochę dosyć tej gierki. No i co? Dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. Teraz możemy wracać do znanego i ulubionego na tym kanale Crasha Bandicoot 4. Najwyższy czas. I skupić się przy okazji na Alladynie. Tak więc, dzięki za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie i cześć.
Watch out, boys. Here I come. Let's make the crowd scream.